Mieszkańcy warszawskiej Zielonej Białołęki z niecierpliwością wyczekują zakończenia budowy i oddania do użytku parafian kolejnego kościoła przy ulicy Głębockiej. Niedaleko zabytkowego drewnianego kościółka świętego Michała Archanioła powstaje nowy, duży kościół parafii świętego Szczepana, pierwszego męczennika. Zielona Białołęka to jedna z najszybciej rozwijających się dzielnic stolicy. Nikogo tutaj nie dziwi fakt, że w tak bliskiej odległości powstają dwa obiekty sakralne dwóch sąsiadujących parafii. Zbudowana w całości z drewna, barokowa świątynia z początku XVIII wieku już dawno nie była w stanie pomieścić chętnie odwiedzających ją mieszkańców okolicznych osiedli i domów. Poświęcenie krzyża i placu pod budowę kościoła parafii świętego Szczepana dokonał ksiądz arcybiskup Henryk Hoser 16 listopada 2008 roku. Zaraz po poświęceniu wybudowano kaplicę, która do dnia dzisiejszego zastępuje wiernym kościół. Prace związane z budową samego kościoła ruszyły w sierpniu 2015 roku. Do dnia dzisiejszego wzniesiono ściany i ukończono konstrukcję nośną dachu, przygotowując się do przykrycia obiektu. W międzyczasie oddano do użytku budowany obok kościoła dom parafialny. Budowa kościoła parafii świętego Szczepana, pierwszego męczennika, realizowana jest przy silnym wsparciu wiernych. Telewizja dronem pojawi się tu jeszcze wielokrotnie, dokumentując jej postępy. Budowa świątyni to zawsze długotrwały i raczej wieloletni proces. Trzymamy kciuki, aby wierni parafii świętego Szczepana pierwszego męczennika jak najszybciej doczekali się oddania kościoła do użytku. Pozostań w kontakcie z telewizją dronem, aby śledzić dalsze postępy prac przy budowie kościoła. Możesz również zaangażować się w ten proces, wspierając parafię na wiele sposobów, do czego gorąco zachęcam.